Twarz łagodna albo zła, o zmroku w środku dnia, wciąż inna twarz dziewczyny. Twarz radości śniąca z grą, lub z szarą troską swą, wpisana w miasta tło. Twarz wzruszona byle czym, nad horoskopem swym, schylona twarz dziewczyny. Wciąż przez dzień wędrujący nasz, co krok przed sobą masz. Dobry wieczór, kochanie. Długa kolejka? Jak w sobotę, kochanie. Niedługo będzie kolacja, kochanie. Za chwilę, kochanie. Co się stało? Właśnie. Coś się stało. Ale co? O! Telewizor wysiadł. No to koniec. Tak, to straszne. Że nie zasnę tak wcześnie, cały sobotni wieczór. Ta cisza dzwoni w uszach, włącz radio. Niestety w całym mieście nie ma baterii tego kalibru. No to może włączyć odkurzacz. Jest tam odkurzacz? No to już nie wiem. Czekaj. A może byśmy tak porozmawiali? O czym? Już wiem. Miałam ci powiedzieć i zapomniałam. Rano przeglądałam stary kalendarz. Dziś mija 10 lat od dnia naszego ślubu. No dziwne. Taki zbieg okoliczności, telewizor wysiadł i te 10 lat. Co to może znaczyć? Może to rzeczywiście jakiś znak? Znak czego? Bo ja wiem. Może los chce nas zmusić do rozmowy? Ale o czym, na Boga? Pewnie o naszym małżeństwie. O ile pamiętam, wałkowaliśmy ten temat aż do znudzenia. O, małośmy się nie pozabijali. No i na szczęście mamy to już poza sobą. No, i nie ma o czym mówić. Nie bardzo widzę. Chyba, że... Że co? Znalazłby się temat do rozmowy. Bardzo jestem ciekawy. Naprawdę? Zdecydujemy się na rozwód? Rozwód, a po co? Zanim naprawią telewizor, minie ze 2 dni. Przez ten czas moglibyśmy omówić nasze problemy rozwodowe. To jedyny temat w naszym małżeństwie, jaki możemy jeszcze poruszyć. Tak, ale... Te kłopoty, sąd, mieszkanie, meble, nie. Ja mam za dużo pracy. No, ja mam też dużo pracy. Załatwimy to w godzinach przeznaczonych na telewizor. Chyba nie masz nic przeciwko rozwodowi. Nie lubię radykalnych zmian, ale jeżeli ci na tym zależy. No, od razu zależy. Po 10 latach zawsze można wziąć rozwód z czystym sumieniem. Powodów nam raczej nie zbraknie. No, to się nie boję. Tylko nie wiem, czy warto. No, przecież to jest jedyne wyjście. No, chyba nie będziemy siedzieć jak głupi w tej ciszy. No nie, co to, to nie. No to się rozwódźmy. No to się rozwódźmy. Zaczeka na mnie po przedstawieniu. Dosyć. No a teraz może sobie porozmawiamy, dobrze? Ja wiem, że źle to zrobiłam, może spróbuję jeszcze raz. Nie, na razie wystarczy. Bo wie pani, bardzo zależy mi na tej pracy. Jak masz na imię? Barbara. Ładnie. Siadaj. Nie denerwuj się. Bardziej kochałaś ojca czy matkę? Ojca nie było.
Nigdy go nie widziałaś? Rzadko na ulicy. Rozumiem. Powiedz mi, Basiu, skończyłaś szkołę? Wylali mnie. A pracowałaś już? W sklepie, ale było za ciężko. Co robiłaś? Ciągle przestawiać skrzynki. Tak. Powiedz mi, Basiu, dlaczego nie mieszkasz w domu? Ciasno było. Ile was jest mieszkanie? Matka, Jaworski, ja i moje dziecko. W jednej izbie? A w ilu? Powiedz mi, kto jest ojcem dziecka? Zenka poznałam na zabawie. To twój pierwszy chłopak? Kierownik sklepu się nie liczy. Chciałaś mieć to dziecko? A co, nie wolno? Słaba orientacja. Zajęta wyłącznie własnymi dramatami. Dałam ją do pakowania. Chcesz to jeść? Jedz, jedz. Za dwa dni do ust tego nie weźmiesz. Dziękuję. Chyba trochę dalej. Rzeczywiście chyba na kraj świata, za ocean. Przyznali mi takie stypendium zagraniczne, naukowe. Na długo jedziesz? Na 2 lata. Kiedy wyjeżdżasz? Dokładnie, nie wiem. Thank you.
Znowu się, bracie, wygłupiłam. To bardzo boli, wiesz? Ale zapewniam cię, że to ostatni raz. No, masz. Wejdziesz, Mazak? Nareszcie jesteś. Przychodzę do ciebie. Nie jestem sama. Ale mam ważną sprawę. Zadzwonię do ciebie. Zamówiono wszystkie suszarnie. Magazyn zbożowy w Dobrowie przyjmuje ziarno przez całą dobę. Na skoszonych polach podory i wapnowanie. W Rogowie zaorano już 40 hektarów ziemi przeznaczonej pod siew żyta. 240 Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie wie pani, gdzie podziała się ta dziewczyna? Nie, ale zostawiła klucze. Dziękuję pani. Sobota, 12 dzień lipca. Słońce wzeszło o godzinie 3.30, zajdzie o 19.52. Imieniny obchodzą Jan i Gwaldert. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam, jajecznica. Przykro mi, moje drogie. Za parę dni wracam do Warszawy. Pożarłam się z dyrekcją. Musi pani zaraz zwolnić mieszkanie. No i co ja teraz zrobię? Mieszkanie obiecują mi dopiero za rok. Chyba pani nie myśli, że będziemy tu mieszkały razem. Czasy studenckie dawno już minęły. Szkoda. Wtedy wszystko było łatwiejsze. Dla samotnej kobiety byle co jest trudne. Nieźle mi się zaczęły urodziny. Kochanie, skąd ja mogłam wiedzieć, że dziś pani urodziny? Dzień dobry. Dzień dobry. Znowu mi się pani śniła, Matyldo. Cierpię na bóle psychologiczne. Może byśmy się spotkali po pracy? Niestety straciłam skłonność do mężczyzn, panie inżynierze. A do kogo ma pani skłonność? Wstyd powiedzieć. Do zwierząt. Dziś w ogóle nie przyszła do pracy. A wczoraj? Była, ale jakby jej nie było, w ogóle nie słyszę, co się do niej mówi. Nie za dużo pani wyrobi w tym tempie? Ludziom potrzeba słodycza, a mnie pieniędzy. Basia nie przyszła do roboty? Niech się pani poczęstuje. Dla dziecka. Dziękuję. Przecież przyjaźni się pani z nią, prawda? Co to za przyjaźń kota z kurczęciem.
pan usłyszał krzyki, niech pan przybiegnie mnie ratować. Pójdę z panią od razu. Nie, tylko w razie alarmu. No tak. Dobrze się panu powodzi w samo południe. Chorowity jestem. Pani pomana Lebaszki? Nie wróciła tutaj? A pani też zwiała. Na moje wyszło zeszernięte. Ona? Szkoda dziewczyny. Przecież to pan wyrzucił ją z domu. Co pani mi tu opowiada takie rzeczy, proszę pani? Pan ożenił z jej matką. O. Nie, to pani. A pani uważa, że ja Baśkę wyrzuciłem z domu? O. No powiedz pani, jak to było. Psia kość. Zapomniałam kupić chleba. Skoczy pani ze mną do sklepu? Pogadamy sobie. Proszę pani, jeżeli w jednej izbie mieszka jeden mężczyzna, taki jak ten mój, i dwie kobiety, a jedna z tych kobiet jest 20 lat młodsza od drugiej, to z tego, proszę pani, nic dobrego nie wyjdzie. Tak nisko pani ceni swojego męża? Czego pani wymaga od mężczyzny? Delikatności. No dobrze, a gdyby mieszkanie było większe? O? On by miał nawet i w pałacu. A co będzie z dzieckiem? No przecież nie chciałam mi zostawić dziecka, nie? Ale to pani córka, prawda? Nic jej nie będzie, jest dorosła, da sobie radę. Ja chcę jej pomóc. A ja nie chcę poświęcić dla niej całego swojego życia. To moje życie było zawsze zawarte i dopiero teraz z tym chłopem może jakoś... Ach! Pani psycholog pamięta? Nie rozmyślił się? Skąd szaleje? Ale i tak się boję, że się obudzę i wcale go nie będzie. Tak prędko się nie obudzisz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętam. Znowu? Czy to coś boli? Nie. To? Nie. Szeroko usta otworzyć. Potrzebne nam będzie zaświadczenie o tym pobiciu. Które to już z kolei? Ostatnie. Będzie sprawa. Kiedy ja nie wiem, po co ta obdukcja. On chyba nie chciał. To pewno ty go pobiłaś. No nie, ale... Ja się odezwałam. Nie bądź szmatą, dobrze? Można? Co pani tutaj robi? Przecież przebywa pani na urlopie. Nie mogę żyć bez zakładu, panie dyrektorze. Dzień dobry. Znowu mi pani namiesza. Ja w sprawie tej Basi Zalesia. Ta dziewczyna nie ma gdzie mieszkać. Pęta się z dzieckiem po ulicy. Pan dyrektor obiecał interwencji. No dobrze, zadzwonię. Czy pani na pewno zajmuje się swoimi sprawami? Wiem. Za mało urzęduje. Teoretycznie psycholog nie powinien urzędować. Zresztą diabli wiedzą, co powinien naprawdę robić. Może zaglądać ludziom w duszę? No, nie tylko. Łagodzić konflikty, usuwać źródła napięć, eliminować frustracje, dopasowywać człowieka do maszyny, głaskać, kochać, pieścić. Tak. Pan pewnie myśli, że ja w ogóle nie jestem tu potrzebna, prawda? Ma być psycholog, jest psycholog. Proszę. Dziękuję. Widzę, że w pańskich oczach moja praca ma głębszy sens. Proszę pani, nasze zakłady będą wyglądały kiedyś tak. Ale kiedy? No niedługo. Ale w tej chwili produkujemy 5-krotnie więcej, niż możemy. Pękamy w szwach, no, wyrobów ciągle za mało. Co mi na to pomoże pani subtelna wiedza? No.
Czy pani nie wtrąca się za bardzo w intymne sprawy ludzi? Już naskarżyli. Porywa pani dziewczyny? Które nie mają gdzie mieszkać. Proszę pani, ale buntuje pani żony przeciwko Przecież mężom. Przecież on ją regularnie katuje, panie dyrektorze. Proszę pani, pęta tu się taki jeden po zakładzie z prasy. Może wydrukować. Nie liczę na pochwały. Dlaczego? Pani jest naprawdę bardzo ładna. Do widzenia, panie dyrektorze. Do widzenia. Niech pan zatrzyma. Dziękuję. Jarząbek Zenon? Tam. Dziękuję, dziecino. Jarząbek Zenon! Co, wystawiają mnie do kadry? Tak. Już ja was wystawię. Co wy wyprawiacie z Baśką? Rany znam. No co? Człowiek uczy się na błędę. Była tu dzisiaj? Ja tego nie rozumiem, proszę pani. Ona chce założyć rodzinę. Ja ojciec rodziny. Mam dwie pary dżinsów i pryczę w akademii. I dziecko. A to co? Jarząbek. Skąd ona się urwała, proszę pani? Bzdura. Przecież jej ojciec też uciekł od rodziny, nie? Może właśnie dlatego jest taka. Idealistka. Jarząbek. Jarząbek. Wasz ojciec będzie płacił alimenty. Mój ojciec? Mój ojciec jest inwalida! Basiu. Basiu, nie byłeś w pracy, bo nie wyszło. Dlaczego dziecko nie w żłobku? Chcesz je zmarnować? Moje, jak zechcę, to i zmarnuję. Chodź tam. Nie masz w ogóle ambicji. Po co ty za nim ganiasz? Co, zlał się? No. Dzień dobry. O, jakże mi miło. Myślałam, że pan wyjechał za ocean, doktorze. Jeszcze nie. To właśnie ta pacjentka, o której panu mówiłem. Tak. Proszę, może tutaj będzie pani wygodniej. Pozwól na chwilę. Matyldo. Porozmawiasz z nią? Ciężka nerwica. Boję się o to dziecko, a w ogóle nie mogę sobie z nią dać rady. Powinnaś przede wszystkim wziąć się za siebie. Odnoszę wrażenie, że mój przypadek mało cię obchodzi. Zapisać ci coś na uspokojenie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie trzeba. Porozmawiasz z nią? Przede wszystkim trzeba usunąć źródło konfliktów. Rozumiesz przecież. Brutalny świat nie poddaje się twoim działaniom. Co powoduje uczucie frustracji i agresji, wiem. Nie powinnaś być teraz sama. To ładnie, że właśnie ty mi to mówisz. Tak. Mówię to jako lekarz i jako twój przyjaciel. Moje wymagania rosną. Z wiekiem naturalnie. I statystyka skazuje mnie na samotność. Nie. To nie statystyka. To twoje despotyczne usposobienie. Wszystkich chcesz przykraić do swojej miary. Matylda. Kiedy jedziesz? Nie wiem. Pacjentka czeka, panie doktorze. Tak? Proszę. Uciekła. Zachciało ci się idiotycznych rozmów.
Chodź prędko. Może ją jeszcze złapiemy. Idiotyzm. Nigdy jeszcze nie uganiałem się za pacjentami. Bo jesteś egoista. Może. Ale dla ciebie jestem gotów wiele zrobić. Tak, do pewnych granic. Tak myślisz? Wiesz, mam dzisiaj wolny wieczór. Daj spokój. Już jej nie znajdziemy. Mówiłem ci, że mam wolny wieczór. A ja mam wieczór zajęty. Dziękuję. Pomyślnych wiatrów. Niestety, proszę pani, musi pani zrozumieć, że kobieta w moim wieku nie znajdzie teraz interesującego i wolnego mężczyzny. Tak. Ależ przecież on dawno pani nie kocha. Nie, my to musimy załatwić między sobą. Co? Tak. Jestem gotowa dać pani jakiś rodzaj zadośćuczynienia. Mało odstępny. Aż ja wcale nie żartuję, po prostu trzeźwo patrzę. On pani dawno nie kocha. Idiotka. Ładnie się bawisz. Nareszcie jesteś. Cholera. Co? Nie słyszałaś o wolnym pokoju? A ty nie słyszałaś? Nie strzelaj oczami, Joanna. Tobie dobrze, ty już po pierwszym mężu. Gdzie siedzisz? Ale dlaczego nigdy dotąd nie pomyślał, żeby mnie mieć na stałe? Dzień dobry, a raczej dobry wieczór państwu. Rozpoczynamy nasz sobotni podwieczorek taneczny, zorganizowany ku rozrywce państwa. Chciałbym w imieniu stołecznej gastronomii życzyć państwu najmilszej zabawy. Co? Ja bym ich wszystkich pod ścianę i kopał. No ale ciągle ich potrzebuję. Nie do tego, do czego mi potrzebuję. Czy ja naprawdę tak wyglądam? Wyglądasz. To właśnie mój dramat. Co by panie powiedziały, gdybyśmy tak połączyli nasze stoliczki? Zapraszamy na koniaczek. Niestety, proszę pana, jesteśmy zajęte na cały dzisiejszy wieczór. O, właśnie idzie nasz znajomy. Przedstawiam ci pana Andrzeja, Joanna. Dzień dobry. Bardzo mi miło, Joanna. To zdolny psychiatra i, jak widzisz, bardzo interesujący mężczyzna. Psychiatra? Ja tak potrzebuję psychiatry. Posiada mieszkanie, samochód oraz twierdzi, że jest ostatnio samotny. Założyłaś biuro matrymonialne? Panie doktorze, na myśl o małżeństwie nachodzą mnie mdłości. Tak, ja też jestem podobnego zdania. Trzy winiaki, proszę. Nie macie ochoty zatańczyć? Pan doktor jest czołowym tancerzem swojego szpitala. Zatańczymy? Dziękuję. Nie widzisz, że ja mnie same nogi skaczą? Bo nigdy jeszcze nie tańczyłam z psychiatrą. Tak? No to chodźmy. Pani pozwoli. Zwariowałaś? Chcę ci pomóc. Przeżyjesz krótką przedwyjazdową przygodę. Oczekiwaniu na paszport i wizy. Zrozum. Ten wyjazd to moja szansa. I to są nasze greckie tragedie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, chcesz coś na uspokojenie? Okoń jestem. Ole. Słucham pana. Niech pani wycofa tę sprawę z sądu.
Choćbym chciała, nie mogę. Komisja. A nie, nie, nie. To pani robota, ja wiem. Moja? No i po co to pani? Nie lepiej pilnować własnego szczęścia? Męża złapać, dzieci niańczyć, posiedzieć przed telewizorem? Co? Nie tak ostro. Łagodnie trzeba, życzliwie. No i co pani wie o życiu? Nic. Dziewczyno niedopieszczona. A może ona lubi te siniaki? Może jej przyjemnie? A może myśli, że jak bije, to i kocha? Jedzie pan z gęby wódą. Wódą? A, dobrze, że mi pani przypomniała. Pójdę sobie zaraz strzelić. Setę. No, zanim mnie zdrutują, może się pani przydarzyć przykrość? Ja ciągle mam przykrości. O? Jakieś łobuzy mogłyby cię tu skrzywdzić. Po co ci to? Słuchaj, wycofaj te androny z sądu, a zamiast tego wygłoś mi mowę. Jaką mowę? Mowę numer 4. Żebym nie siniaczył małżonki, nie konsumował spirytualiów, przynosił do domu całą wypłatę minus podatek na dom antyalkoholika i bawił się z dziećmi nakręcanymi rakietami. A. Wtedy moja Jadzia byłaby szczęśliwa, jej wydajność czekoladowa bardzo by się podniosła. A dzieci? A. Dzieci wyrosłyby na rzetelnych obywateli roku bezpańskiego 2000. No to mowy mamy z głowy. Teraz pójdę to poważnie przemyśleć. Więc okoń odfajkowany. Nie. Nie wycofa pani sprawy? Nie. I po co ci to, dziewczyna, stworzone do całowania? Dziękuję, ale już po pierwszej odsłonie. Przede wszystkim musimy znaleźć jakiś powód do rozwodu. To proste, nie możemy na siebie patrzeć. Ale jak to udowodnić przed sądem? Nie możemy na siebie patrzeć. Ile małżeństw nie może na siebie patrzeć i żyją szczęśliwie, to nie jest żaden powód. Jest powód, który się zawsze wymienia, ilekroć nie ma innego. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Rozkład? Ale co to jest rozkład? Małżonkowie przestają mieć ze sobą cokolwiek wspólnego, żyją osobnym życiem, nie mogą się znieść. No to u nas nigdy niczego podobnego nie było. Jak to? Zawsze wolny czas spędzaliśmy w domu. Prowadziliśmy wspólne gospodarstwo. Sąsiedzi nigdy nie słyszeli żadnej awantury. Bo nie rozmawiamy od lat. No dobrze, ale jak to udowodnić przed sądem? Nie. W ten sposób to my się nie rozwiedziemy nigdy. Wiesz co? Powiemy w sądzie, że każdy z nas inaczej sobie wyobrażało małżeństwo. A co tu sobie wyobrażać? Małżeństwo to małżeństwo. Ja się nad tym zastanawiałam przed laty. No to może sobie przypomnisz. Spróbuję. Małżeństwo to wspólnota bez wyzysku, niewoli czy podporządkowania. Zaraz, chwileczkę, jak to? Wspólnota bez podporządkowania? Coś takiego w ogóle nie istnieje. Zawsze na czele stoi kacyk. A, tu właśnie nie stoi. Ale jak jest wspólnota, to musi być kacyk, a ten drugi jest jego podwładnym i łechce go w piętę. A nieprawda, tych dwoje korzysta z równych praw, wspólnie obradują. Bez przewodniczącego? Obydwoje są przewodniczącymi. To jest idiotyczne. Obradują i co? Podejmują wspólne decyzje. Jednomyślnie? Oczywiście. A jeżeli są różnego zdania? Nie powinni być różnego zdania. Dlaczego? Obydwoje powinni sobie wzajemnie ustępować. Iść za zdaniem mądrzejszego. Ale który jest mądrzejszy? Ten silniejszy, znaczy mężczyzna. Przecież słabszy też może być mądrzejszy, no nie? Jak to i ten silniejszy mu się podporządkuje? Oczywiście, przecież go kocha. A, no to jest całkiem coś nowego. Termin jest bardzo nieprecyzyjny.
miłość jest warunkiem tej wspólnoty. Bez miłości ta wspólnota się rozpada albo degeneruje. No tak, nie, oczywiście, tylko najpierw należałoby zdefiniować samo pojęcie miłości, a boję się, że to by nas zaprowadziło za daleko. Nie, twoje poglądy na małżeństwo nie są żadnym powodem do rozwodu. A sam sobie winien jest ten, kto buduje utopię. Chodź tu. No i co? Właśnie. Nie wychodzi. No nie wychodzi, no i co z tego? No to jest powód do rozwodu. Czyś ty zwariowała? W ilu małżeństwach to nie wychodzi i żyją spokojnie? Co ty chcesz, żeby sąd umarł ze śmiechu? No jesteś. Chodź. Jesteś prawdziwa. Czasami mi się wydaje, że mi się śnisz. Cudownie, że dzisiaj przyszłaś. Było mi bardzo ciężko. Mnie też było ciężko. Jaka ty jesteś piękna. Boże, jaka ty jesteś piękna. Bezinteresowna, szlachetna. No niezwykła. I nikt cię nigdy nie będzie miał na własność. Jesteś księżniczką mojej duszy. Każesz mi śnić i marzyć. Skąd wiesz, że jestem taka? No jakżeż ja się mogę mylić? Przecież ja cię taką wymyśliłem. Chcesz, żebym się grzebał w dosłownościach? Pamiętaj, że dzisiejszy wieczór tylko mnie się należy. Kocham cię. Kocham cię okrutnie. To jest głupie, wspaniałe, śmieszne. Ja nawet nie wiem, jak ty się nazywasz, ale znam cię bardzo dobrze. Nie mów nic. Nic nie usłyszysz. Nie wiadomo, dokąd uciekniesz, nie wiadomo, kiedy się znowu zjawisz. To mnie podnieca, rozświetla, rozpala. Boże, ileż ja kobiet kochałem. To wszystko uschło i została wódeczka. Teraz ty. Wiem, że to właśnie jesteś ty. Wierzysz mi? Chcesz, to uklęknę przed tobą? Powiedz, że mi wierzysz. Ale ty musisz uciec, prawda? Jeżeli uciekniesz, to ja zwariuję. Zostaniesz dziś ze mną do rana? Będziesz ze mną? To chodźmy stąd. Chodźmy. Czekaj. Wrócę zaraz. Pójdę z tobą. Nie. Ale wrócisz. Przysięgnij, że wrócisz. Bo jak nie wrócisz, to ja się zabiję. Mazak!
urodziny mamy z głowy, kolego. Masz. Jedz za moje zdrowie, żebym umarła na czas. Masz. O. Dobry wieczór. Dziś są twoje urodziny, Matyldo. Wiesz? Szukałem cię przez cały dzień. Proszę. No co? Nie zaprosisz mnie na chwilę do siebie? Te moje 30 lat drogo cię kosztowało. Zmęczona jestem. Bo biegasz bez przerwy nie wiadomo gdzie. Myślisz, że tak będzie ci lepiej? A ty oczywiście wiesz, jak mi będzie lepiej. Wiem. Ze mną. Z tobą. Przemyślałem dokładnie całą sprawę i uważam, że jesteśmy dla siebie stworzeni. Ustaliliśmy już dawno, że pasujemy do siebie jak ryba do kota. Wiesz, że jestem dokładny i rzeczowy, a nerwy mam stalowe. Dzięki czemu odnoszę ostatnio pewne sukcesy. Zawodź. A ty wprowadzasz do mojego życia niepewność, zamęt i bałagan. Widać, jest mi to potrzebne, jeżeli biegam za tobą w 2 lata po rozwodzie. Żółty wiacik, co? Śledzisz mnie? Dochodzę do sedna sprawy, Mata. Nie mów do mnie, Mata. Ostatnio twoja histeria przekroczyła dopuszczalne granice. Wiem, że najlepszym dla ciebie lekarstwem będzie udany poród. Tak, tak. Zaraz przestaniesz brykać. Dlatego też zdecydowałem się na dziecko z tobą, choć mieszkanie jest niewielkie, a przychody jeszcze zbyt skromne mimo podwyżek. Tyś się naprawdę zdecydował na dziecko ze mną? Naprawdę. A gdybyśmy mieli jeszcze samochód? Właśnie założyłem książeczkę na Fiata. Tylko nie będzie żółty. To nie chodzi o kolor. Musisz do mnie wrócić, Mata. Bardzo cię kocham. On jest przekonany, że mnie kocha. A czy ty wiesz, co to znaczy kochać? Teraz już wiem. A zabijesz się, jeżeli do ciebie nie wrócę? Powiedz, zabijesz się? Zabiję się. Nie zabijesz się. Nie myśl o mnie. W ogóle o mnie nie myśl. Idź już. Słucham. Nareszcie! Gdzie ty cały dzień biegasz? Pracuję, mamo. Dziś twoje urodziny, całuję cię dziecko, bardzo mocno. Właśnie myślałam o tobie. A co ty robisz? Chyba nie siedzisz sama. Ale skąd? Cały dom ludzi. Śpiewamy i tańczymy. Kiedy do mnie przyjedziesz, dziecko? Bądźcie ciszej. No? Mam za miejscową. U nas piękne lato. Wiesz, spotkałam Jacka Brzuskę, pamiętasz go? Jak mogę nie pamiętać pierwszej miłości, mamo? Mówiłam wam, żebyście byli ciszej. Rozmawiam z matką. Dziękuję za telefon, mamo. A kto ma pamiętać, jak nie matka? Dobranoc. Dobranoc, kochanie. Dzień dobry. Ja w sprawie mieszkania. M2 z telefonem? Młoda i samotna. Nie, proszę pana. Codziennie sprzątam i nikogo nie przyprowadzam. A pan chciałby za rok z góry? Świetnie, to znaczy, że musiałabym zapłacić 40 tysięcy? Pocałuj mnie gdzieś, krwiopijco.
Proszę. Proszę bardzo. Jakie piękne róże. To musiało kosztować kupę forsy. Drobiazg. Pani maczała w tym palce. Pomagałam Jance rozkochać go do białości, panie dyrektorze. Z tego będą chociaż wyniki produkcyjne. Pamiętał pan o mieszkaniu dla Basi? Mieszkania nie załatwia się z dnia na dzień. A w ogóle niech pani nie włazi w paradę powołanym do tego organom, dobrze? Niedobrze. Zafundowałem sobie w fabryce psychologa, bo to modne. I mam. Wierci piętę. Czy pani w ogóle nie ma prywatnego życia? Nie dzielę życia na prywatne i służbowe. Gdybym miało parę lat mniej, może bym panią uspokoił. Gdyby pan miał parę lat mniej, nie pozwoliłabym panu tak mówić. Niestety. Muszę panią traktować jak ładną kobietę. A traktuje mnie pan jak głupią babę. Jest Basia? Jest. Baśka? Baśka, ja cię zamorduję. Rzucasz, co się tak pani lat? Gdzie dziecko? W kuchni. On jest mój. Niech pani sobie stąd idzie. Wcale pani nie potrzebuje. Słuchaj, no ty. Jesteś kompletnie zalana. Tobie wcale nie chodzi o to dziecko. Przecież ty nim szantażujesz wszystkich, rozumiesz? Radę zakładową mnie, tego swojego pływaka. Nawet przechodniów na ulicach. Dlaczego? Dlaczego ja za tobą latam, ty kretynko? Pójdę, ale z nim. Wała! Niech se pani rodzi swoje. Nie szarpcie się o dziecko, to nie taki deficytowy artykuł. Panienka dogoni. Odstawi. I zatańczy. Zatańczy. Ta pani kto? Aniołek Stróż? To nasza pani psycholog. Psycholog w czekoladzie. Słuchaj, się pani denerwuje. Przyprowadzę ją jutro do pracy. Dobrze jej zrobi taka zabawa. Już ja widzę, jak ona się tu bawi. No, proszę. Dobrego, Mazak. Wszystko rozłazi się jak czekoladka w twoim pysku. Nie warto się upierać, bracie. Człowiek uparty jest niesympatyczny, bo mąci ogólną harmonię. Hej. Czekam już pół godziny.
Rozrywają cię panowie, co? Wejdziesz, Mazak? Jak poszło z psychiatrą? Czy to przypadkiem nie impotent? Umówił się z tobą? Powiedział, że zadzwoni. Oni zawsze tak mówią, że zadzwonią. Boże, jak ja ich wszystkich nienawidzę. Pani Zabłocka? Właśnie niestety pani mąż jest u mnie. Niech pani nie udaje. Mogę pani podać adres? Skąd w tobie tyle złości, Joanna? A dlaczego innym ma być tak dobrze? Czy ty wiesz, ile ja muszę znosić upokorzeń? Ja muszę zawsze z nimi robić to, czego najbardziej nie lubię. Boże, jak mnie to męczy. Ciągle udawać. To nie udawaj. Bądź sobą. Cudowna rada. Które bym nie zechciał. Może powinnam przestać farbować włosy. Zmyć spiska farbę. I taka naturalna, szara i mysia. Klęknąć przed którymś z nich na kolanach i błagać ze łzami w oczach. Ja jestem taka biedna i taka sama. Potrzebuję męskiej opieki i dużo czułości. Chciałabym mieć też własny dom i urodzić dzieci. Pogłaszcz więc mnie i przytul. A nie dobieraj się do mnie jak świnia, bo ja tego bardzo nie lubię. Już ich wszystkich widzę. Jak pryskają przerażeni, nigdy więcej nie dzwonią. I tak więcej nie dzwonią. Co robić? Powiedz! Jak ci zazdroszczę, Matylda. Jak ci zazdroszczę. Mata? Muszę się z tobą zaraz zobaczyć. Mam ważną sprawę. Ja nie mam czasu. Muszę się z tobą zobaczyć. To koniecznie dzisiaj. Dla twojego dobra. No? Tak, ale ja nie jestem sama. To nic. Zadzwonię do ciebie. No i co? Nic. Matylda, nie masz wódki? Mam. No to daj. Dlaczego tu nie ma żadnego chłopa? Muszę wyjść. Zaczekasz na mnie? I tak nie mam gdzie się podzieć. Kasia przyjmuje narzeczonego. Trzeba elegancko zakończyć ten epizod, Mazek. Zawsze musimy odchodzić z uśmiechem, kolego nasz. Życzysz mi powodzenia? Jest mi? Mato, nie uciekaj. Miałeś się zabić? Nie mogę cię zostawić bez opieki, Mata. I nie mów do mnie, Mata. Poczekaj, ja się uparłem. Idź na górę i zaczekaj na mnie. Na schodach? Mam już tego dosyć. Tam jest moja przyjaciółka. Bądź dla niej miły. I zabierz tego psa. Tego kundla? On jest niepowtarzalny. Weź go na ręce i zanieś. Dla ciebie kacyk jest zawsze rodzaju męskiego. Nieprawda. Mój kolega Barański przyjął na siebie ochotniczą rolę sługi i teraz zawsze czeka z obiadem na żonę, czyli na swojego kacyka. Która góruje nad nim nawet zarobkami. To jest sprawa charakteru. O, dajcie nam bazę ekonomiczną, a my wam pokażemy charakter. Gdzie tylko kobieta góruje nad mężczyzną stanowiskiem lub zarobkami, mężczyzna zaczyna biegać jak tresowany pudel. A nie to czekanie. Nigdy nie będę pudlem, nawet żeby zarabiała 5 razy tyle, co ja. Ale my się przecież rozchodzimy. No i całe szczęście. Kobiety zawsze właziły mężczyznom na głowę, chociaż oni mieli władzę i pieniądze. To była walka o życie. A. Chytrością i podstępem okupywały grzech pierworodny, że się urodziły kobietami. To znaczy nie ja to wymyśliłem, do diabła. A wyzyskiwacze też nie wymyślili wyzysku. Zawsze chętnie z niego korzystali. Skończ z tą propagandą, dobrze? Mamy szukać powodów do rozwodu. No już to jest świetny powód.
Feudałowie wąchali kwiatki, kiedy lud jęczał w upodleniu, w niewoli. Przestań do cholery, bo... Po co ja zacząłem tę dyskusję? Coś mi mówiło, żeby nie gadać. Stajemy się ożywionym małżeństwem. Czy ja w ogóle wdałem się w ten rozwód? Pomyślę, że ja chciałam tylko rozrywki. Naprawią telewizor, uspokoimy się, przestaniemy gadać, wszystko wróci do normy. Nigdy. Nie ma już powrotu do tych koszmarnych czasów. Skończ z tą demagogią, szukajmy powodów do rozwodu. Mam. Co? Te lata małżeństwa dokonały w nas takich spustoszeń, że już straciliśmy zdolność korzystania z wolności. Zbakierowało nas to życie, tak jest. O, tak, zbakierowało. Musimy natychmiast zebrać wszystkie siły i rozerwać się. Słusznie, dopóki nie jest za późno. Dostarczyć sądowi zupełnie świeżego dowodu zdrady małżeńskiej. Rozumiesz? Rozumiem. Ale to wymaga wysiłku. Teraz ubierać się. Wychodzić w taką wichurę. Wystarczy, że jedna z nas tego dokona. Ty. Nie, ty. Ciągnijmy losy. Orzeł czy reszka? Reszka. Andrzej? Dobry wieczór. Słuchaj, zostawiłam książkę w schronisku. Możesz mi ją oddać? Pani jest mi potrzebna. O ile potrafię. Chodźmy stąd. Może tam? Proszę. Ja się z nim rozwodzę. Wiem. Co wieczór. A nie. Naprawdę. W życiu. Zakochałam się. Konrad to kap... Och, przepraszam. To bardzo zdolny aktor. Wnoszę sprawę do sądu. Chcę panią podać jako powód do rozwodu. Mnie? A kogo? Niech pani zrozumie, ja się bardzo cieszę. Chcę go się pozbyć. Odstąpić. Proszę, niech pani mnie zrozumie. Jak pani się nazywa? Nie jestem powodem do rozwodu. Proszę pani, on mi wszystko szczerze opowiedział. Powiedział, że z żadną kobietą nie przeżył takiej poezji w łóżku. W łóżku? A zresztą nie będę pani opowiadała tych wszystkich szczegółów. Aha, jeden drobiazg. Powiedział, że ma pani jakiś niesamowity pieprzyk na lewym pośladku. I że pieprzyk ten jest wart monologu Hamleta. Chodźmy stąd. Dokąd? Do toalety. Pokażę pani, nie mam pieprzyka. Czyżbym się myliła? Był taki prawdziwy. Mówiłam pani, że to świetny aktor. Podoba się pani ta sukienka w paski? Nie lubię pasków. A może boli pani tę bluzkę? Kropek też nie lubię. Bo widzi pani, ja na tym się zupełnie nie znam. Chciałem swojej dziewczynie przywieźć coś z Warszawy. Pani ma swoje lata, to chyba się pani na tym zna. Może tę torebkę? Może torebkę. Ładna. Jestem. Może torebkę. We'll be right back.
Za twoją przyszłość, doktorze. Dlaczego jesteś taka wesoła, Matyl? Powstałam dzisiaj rano. I świeciło słońce na niebieskim niebie, wesoło mi. A mnie się chce płakać. Dlaczego? Przypomniała mi się twoja zakochana morda i zachciało mi się płakać. Tobie się nie chce płakać? Nie. Matyldo. Słucham cię. Gdybym nie wyjechał. Popełniłbyś największy błąd swojego życia. Nie mówisz tego szczerze. O, szczerze. Mówię to, co myślę. Ja nie chciałbym cię stracić, Matyldo. Jaki nudny temat. Bawmy się, dobrze? Chodź. Dokąd? Do domu. A książka? O, rzeczywiście. Nareszcie zobaczysz, jak mieszka. Może starczy tej walki. Miotasz się. Na prawo i lewo odgryzasz. Przy mnie odzyskasz spokój. Może nie byłoby nam źle. I bylibyśmy szczęśliwi? Bardzo. I kochalibyśmy się do upadłego. Do śmierci. Przeżylibyśmy wspaniały, niekończący się roman. Wszystko nabrałoby smaku, barwy. Stawalibyśmy radośni. Cieszylibyśmy się pracą. Na spacery prowadzalibyśmy się za ręce. Śmialibyśmy się nawet w kolejkach do sklepów. Co ty? Pływalibyśmy w powietrzu. To by było bardzo piękne. Dokąd tak wcześnie? Przecież dzisiaj poniedziałek. Chodź do mnie. Słuchaj, a może byś poszła do tego swojego słodkiego dyrektora, żebyś dał zwolnienie na parę dni? Pojechalibyśmy w góry. Może by mi poszła. Może byłabyś gotowa na czwartą. Może by mi była gotowa. Może by spakowała swoje rzeczy, od razu byśmy je tutaj przenieśli. Może by mi spakowała. Czekaliśmy, czekaliśmy i nie mogliśmy się doczekać. Jezus Maria, która godzina? 8:00, dochodzi. Matko Boska, spóźnij się do pracy. Ale ty jesteś świnia, wiesz? Gdzie Basia? Znowu nie przyszła.
przyszła. Ona w głowie ma wszystko, ale nie robotę. Gdzie Basia? Została z dzieckiem, zaraz przyjdzie. Obiecałaś mi. Ojej, no przecież dziecko krzyczało, a poza tym jest dorosła. Dzwonić po pogotowie. Przecież to nie mogę. Załykała się. Pod oknem. Dobrze, proszę odejść. Taka młoda. Buda i obraza do skazu. Ja mnie to za nim uprawiali. Ale dziecko, proszę. No i zatańczyła ostatnie tango. Nie będziemy rzucać odpowiedzialności jedni na drugich, dobrze? Przepraszam. Właśnie mówiliśmy. Fatalna historia. Nie upilnowaliśmy. Nie upilnowaliśmy. Rada zakładowa wszystkim się zajmie. Chyba powinna pani trochę odpocząć, uspokoić się. Nie wzięłaby pani porządnego urlopu? Wzięłabym, panie dyrektorze. Jesteś tam, otwórz. Matylda. Interna 2. Chciałabym się dowiedzieć o stan pacjentki Barbary Zalesiak. Bardzo ciężki. A dziecko? Nie żyje. Nie mam ci nic do powiedzenia, Mazak. No, sam widzisz.
Wyjeżdżam, ale wrócę. Kiedy ty będziesz dorosła, Matylda? No bo ja wiem. Proszę cię bardzo. Ty wiesz, ten Witkowski ma kochankę. Pamiętasz tę Wandę z poczty? Tę rudą? Teraz to już ona nie jest ruda. A ten Nalepa? Jaki Nalepa? Przecież go znasz. Mieszka tu naprzeciwko. Pobił swojego lokatora. Aż pogotowie przyjechało. I teraz siedzi w więzieniu. A jak ci idzie w pracy, córeczko? Świetnie. Mam bardzo dużo roboty. Ledwo wybłagałam dyrektora o parę dni urlopu. To chwała Bogu. Odpoczniesz sobie tutaj. Ładnie wyglądasz, mamo. Przebrzmiało, dziecino. Muszę jechać. A co z twoim odpoczynkiem? Chyba nie potrafię już odpoczywać, mamo. Dziękuję. Proszę. Proszę zostawić te pomarańcze. Nie można? Nie można. Tędy proszę. Wróciłaś z dalekiej podróży, co? Przeczytali ci akt oskarżenia? Gdyby się pani nie wtrącała, nie byłoby kogo oskarżać. Pewnie, nie każdemu warto ratować życie. Trudno stało się. Będzie cię bronił nasz radca prawny. No, ale mniej niż rok chyba nie dostaniesz. Nie spieszy mi się, dobrze mi tu. Co? Mówię, że mnie tu dobrze. Pewnie. Dach nad głową, wyżywienie, spokój. Dla takiego glona jak ty to raj. Niech mi pani powie, że tu jestem. Wiesz, jakbym cię kopnęła, to byś przebiła te wszystkie kraty. No. Do zobaczenia. Sądzi. Proszę pana, czy ja mogę tę panią pocałować? Możesz. Proszę pani, czekam już na panią trzeci dzień. On dostał pół roku. To wszystko przez tę obdukcję. Co ja teraz zrobię? Jak to co zrobisz? Zaczniesz żyć jak człowiek. Nikt cię nie będzie codziennie katował. Ale on może już nigdy nie wrócić do domu. Tym lepiej. Wystąpisz do sądu o rozwód i w ogóle go nie wpuścisz do mieszkania. Ale ja nie chcę tego rozwodu, proszę pani. Niepotrzebnie się godziłam na tego lekarza. W ogóle po co ja to pani wszystko opowiadałam? Jesteś ofiara, wiesz? Wiem. Ale to chłop, ojciec moich dzieci. Co ja teraz zrobię sama? Proszę pani, niech go pani zwolni z tego więzienia. Spokój bardzo się, panią, proszę. Spokój pani. Się. Przyjdę do ciebie dziś wieczorem, dobrze? No, dziękuję. O, przepraszam. Zapomniałam się wyprowadzić. To jest Medard. Będzie tu ze mną mieszkał. Cześć, stara. Cześć, stary. Zaraz się wynoszę. Mam niewiele rzeczy. Ja mam tylko torbę. Ty, który raz się przenosisz? Dziewiąty. Ja dopiero siódmy, jak jestem w Warszawie.
może u Beaty zabiwakuje dłużej? Wątpię. Proszę? Mata? Nie, jest. O mnie? Słucham. Mata, muszę się z tobą zaraz zobaczyć. Zadzwonię do ciebie. Zniesiesz walizki Matyldy, chłopcze. A może by została z nami? Mazak! Proszę. Co to znaczy, Mazak? Ja nie jestem błazen, Matyldo. Ja tylko tak przy niej. Mnie naprawdę jest bardzo smutno. Dlaczego ci smutno? Że odjeżdżasz. Ja też jestem sam. A każda taka przeprowadzka to krok do śmierci. Jednak jestem błazen. Cześć. Nie wstyd ci? Mazak! Bądź mężczyzną. Przecież widzisz, że nas tu nie chcą. No to chodź. Warszawy chcesz dla mnie rzucić, idioto. Ty! Na to ci dali małe litra, żeby dobrobyt, żeby się bawił w kowboja? Idź do Luna Parku, ach my to! Jedźmy stąd, niech pan mu ucieknie. Rezygnujesz, Matylda! Uciekasz przed życiem! Wyjeżdżam! Dokąd? Do Monte Carlo! Pana się obraziła! Jestem w cudownym humorze! Sfrustrowana despotka! Ucieka przed życiem do mamusi! Podczep się! Rozkapryszone niemowlę! Świat nie chce wokół niej tańczyć! Woman sleep, satyra! Skreślam cię, słyszysz? Skreślam cię! Żegnam! Niech pan stanie. A jak na dworzec nie, to dokąd? Właśnie. Zaraz. Pomyślę. Co się stało? Wyjeżdżasz? Nie, przyjeżdżam. Dzień dobry. Och. Starczy? Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Mata, jeżeli myślisz, że to dobry dowcip, Januszku, mógłbyś przyjść kiedy indziej. Jestem zmęczona, chciałabym się położyć.
równocześnie jest i znakiem metrunkowicznego czynnika. Przepraszam. To ładnie, że o nas pomyślałaś. Wesoło nam tu będzie! Co? Hej! Niepokoję się o naszą przyszłość, Mazak. Zostałaś, a więc jednak mnie kochasz. Teraz już brakuje tylko happy endu. Ze mną nigdy nie będzie happy endu. Tak. Rzeczywiście to nie ma sensu. Czołem, Matylda. Czekaj. Wiedziałem, że nie dasz mi odjechać. Powiesz mi teraz wszystko. Podwieziesz mnie w stronę Radzymina? Siadaj. Cholery, można dostać. Znowu lewy tylny amortyzator. Jakie ponure lato w tym roku. Chyba wyjadę gdzieś, nad ciepłe morze. Masz rację. Należy nam się solidna porcja zupełnej samotności. Zaszyję się gdzieś na dzikiej plaży. No ja będę spacerował po obcym mieście. I poznam trochę nowych, zwyczajnych ludzi. Będę patrzyła w niebo i w ogóle nie spojrzę na ziemię. Zatrzymaj, to tu. Dziękuję ci. Wrócę autobusem. Szczęśliwej podróży. Nie ma okoniowej. Uciekła 2 godziny temu z dziećmi. Do Warszawy, do siostry. A przed kim uciekła? Przecież on siedzi. A widzi pani tę wybitą szybę? Męża rodzonego do pudła wsadziła, ścierwo, krzyczeli. No już, my ci urządzimy wesołe wdowieństwo. Zobaczysz. Kumpla do rozróbek stracili. Rozumie pani. No to uciekła, ze strachu. Dziękuję pani. Tak. Niech to pani nie chodzi tak sama po nocy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A może byśmy się tak przeszli? Co, nie podobamy się pani? No chodź, nie bój się, nie pożałujesz. Rozmawiaj kulturalnie, bo wylądujesz jak olek okoń. Nie będzie tak źle. Idziemy? Czegoś panią nauczymy. Nie mogę iść z wami, chłopaki, śpieszę się. U nas nie ma, nie mogę. A, pani nas nie lubi, bo my okularów nie mamy. Mój mąż też nie ma okularów. Właśnie czeka na mnie. I 2 małych dzieci. Mama nie wraca ranki i wieczory. Nic się nie bój, nie zrobimy ci krzywdy. Sami cię wsadzimy do autobusu. No chodź. Zostawcie mnie! Szymek! Puść mnie! Ratunku! Zostawcie ją! O, jest frajer! Ty, co ty, co? Oh,
Ścieczek! A w niej zastygły ból, twarz do filmowych ról, wciąż inna twarz dziewczyny. Twarz tuląca się do mchu, po długim ciężkim dniu, spowita mgiełką snu. Nieładna śmiech trzymaj, a już po chwili najśliczniejsza twarz dziewczyny. Twarz, co czasem w chwili złej